Drop it. Cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo mnie serdecznie w kolejnym odcinku z nagrania. Dzisiaj na warsztat bierzemy grę Słodki Flirt. Tak, proponowaliście mi tą gierkę od dawien dawna, czy to na live'ach, czy to w komentarzach pod innymi odcinkami z Gino Let's Play'a, czy to na Facebooku, w prywatnych wiadomościach. Także zabieramy się, już założyłem tutaj oczywiście konto. I mamy chyba stworzyć postać. Tak. Fryzura. Weźmiemy sobie. Ta jest fajna. Taka spięta. Weźmiemy sobie rozpuszczone włosy. Oczywiście to nie da się przybliżyć. Nie wiem, takie wkurwione oczy. Takie zamyślone. O, jakie serca, nie. Hajs! Leci na hajs. O, tutaj z zamkniętym oczkiem. Hypnotizing. Martwa. Te są całkiem spoko. Dobra, nie będą te. Te. Zmień usta. Tu otwarte, nie. Nie. O, kotek. Język wystawia. Nic nie powiem. Taka przygnębiona. Tutaj otwarła te usta, jakby nie wiem do czego się szykowała. Kot. Akcesoria, rumieńce. Piegi. Wkurw! Ze wstydzenia. To nie wiem, jakiś inny pieprzyk. Pieprzyk, pieprzyki. Naruto! To nie wiem. Chyba motyl to jest. Gwiazdka. Żółta gwiazdka, serce, inne serce, bez dodatków, chwilowe te dodatki. W sumie może... O, jak uroczo! Dobra, niech będzie to. Kolor włosów. Nanami-chan. Nie. Fioletowy. Ja uwielbiam, słuchajcie, fioletowe włosy, więc zostaniemy przy fiolecie. Oczy! Oczy fioletowe. Tak samo. Chociaż na wampirka. Niech będzie wampirek. Zrobimy z niej wampirka. Oczywiście lwica. Gdzie jest lwica? Lwica. Tak, musi być lwica. Gdzie to się zatwierdza? Zatwierdź. Także słuchajcie, tak wygląda nasz wampirek. No i niestety w tej grze nie da się stworzyć męskiej postaci i nie można niestety podrywać dziewczyn. No szkoda. Dlatego będę musiał utożsamić się z tutaj naszym wampirkiem. I słuchajcie, odcinek pierwszy, ponieważ poproszono mnie, abym pominął odcinek demonstracyjny, także tak też to zrobiłem, uczyniłem, więc zaczynamy. Nowy liceum, pierwszy dzień w szkole, nowe miasto, nowy liceum, i cała masa formalności do załatwienia. Jaka stara flądra i brzydka. Nie ma nosa! Dzień dobry, Sejrzynacie. Witaj w liceum Słodki Amoris. Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzujesz w nowej szkole. Radzę ci spotkać się z Natanielem, głównym gospodarzem szkoły, który sprawdzi, czy teczka z twoimi dokumentami jest kompletna. W tej chwili powinien być w pokoju gospodarzy. Dobra, idziemy od razu do naszego gościa, Nataniela. Nataniel, to ty? Nie jesteśmy na targu.
Nie musisz tak krzyczeć, to ja jestem Nathaniel, główny gospodarz, czego chcesz? Musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami, dyrektorka kazała to zrobić. Aha, domyślam się, że jesteś nową uczennicą. Przejrzę twoją teczkę. Odwracasz się i szpera... on odwraca się oczywiście. Odwraca się i szpera w swoich papierach, potem wraca do mnie. W sumie to brakuje kilku rzeczy w twojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia do dokumentów. $25 opłaty za teczkę. A co najważniejsze, wygląda na to, że zapomniałeś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Musisz go dostarczyć. To chyba nic poważnego, w końcu tylko papiery. Jesteś pewny? Sam przygotowałem wszystkie dokumenty. Niech będzie odpowiedź B. W razie czego sprawdzę, czy twój formularz nie zawieruszył się wśród innych dokumentów. A ty zajmij się zdjęciem i opłatą. W każdym razie miło widzieć, że nowa odpowiedzialna uczennica będzie uczęszczać do naszej szkoły. Okej, jaki uśmiech. Uśmiech pedofila. Uśmiech Marcina. Hej, moja kochana, wszędzie cię szukałam. Titi, co tutaj robisz? I na dodatek w takim stroju? Pomyślmy. Jestem twoją opiekunką i wróżką. Trzymaj, to prezent dla ciebie, który pomoże ci w poszukiwaniu miłości. Miłości. Pięknej miłości. W poszukiwaniu czego? Ale co? Już odleciała. A spindziaj. Tak, co my możemy tutaj zrobić? Chodźmy może tutaj do sali. Hej, Sejrzycie, jak leci? Czy ty jesteś Gracjan? Co ty... Czy kropek? Zatkało cię, co? Kiedy dowiedziałem się, że się przeprowadzę, że zażądałem przeniesienia do tej samej szkoły, co ty. Jezus, prześladowca. No to super, ale mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Ale lepsza będzie odpowiedź C. To niemożliwe, długo jeszcze będziesz za mną wszędzie łazić? Ech, przykro mi. Ale byłbym zbyt przybity, gdybym nie mógł cię widzieć. Oj. Okej. Aha, my mamy pen. Kupić coś. Czekajcie, ja tu muszę ogarnąć ten panel. Moje zadania. Zdobądź $25. Zdjęcie dokumentów i formularz zgłoszeniowy. Zanim zakończysz, że jesteś czasem w szkole. Czekajcie, ja pamiętam. Ja oglądam u mojej siostry tą serię. Tu się szło na bazar i tutaj trzeba było kupić. Jechał rolnik na ciągniku, smaczne lody wiózł w koszyku. To zdjęcie. Jezus. To na pewno kolejny pedofil. Kup! Tak, kupiliśmy. Idziemy na miasto, idziemy tu, do liceum. Hej, to ty jesteś ta nowa? Flądry, Landryny, 3 Landryny. Tak, cześć. Ech, nie mamy szczęścia do nowych, prawda, dziewczyny? Popchnęły mnie, gdy przychodziły. Z dziry, skopaj ją. No a ten gdzie polas? W sumie to powiedz mi. Tak się żynaście? A można wyciągnąć od niego kasę. Masz może kasę na opłatę za moją teczkę? Och, bidulko, zabrakło ci kasy? Zostało mi trochę pieniędzy, trzymaj. O, jak miło, że można ciebie tak wykorzystać. Weźmy na dzieniniec. O ja! On jest zły. Ale fajną ma koszulę. Cześć. Dopiero tutaj przyszłam, więc zwiedzam szkołę. Spoko, idź zwiedzać. No gdzie ten polas? Wow, udało ci się już zwiedzić cały liceum? Jest mega wielkie. No naprawdę, podział na jedną klasę, korytarz, główny dziedziniec i pokój gospodarzy. W nim skupić. To prawda, że jest większy niż nasza stara szkoła. To idź się gdzieś zgubić. No dobrze, spróbuję! Jaki ćwok. Gdzie ten matopolas? Czy ja czegoś nie mam? Tracę te punkty akcji. O nic więcej nie pytasz. Mam ciastka, chcesz się poczęstować? Nie dziękuję, ale dlaczego? Ja z chęcią bym zżerzał te ciastka, chyba że zatrute. Cześć, jesteś nowa? Tak, nazywam się Iris. Będziemy razem chodzić na lekcje. Cześć, ja jestem Sage. Miło mi cię poznać, Sage 122.
Mam nadzieję, że będziesz się tutaj dobrze czuła. Do zobaczenia później. Dziękuję, do zobaczenia. Padaj. O, Sejdzie, zapomniałem ci powiedzieć. Przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać się do tej szkoły. Kpisz sobie ze mnie. Nie ma takiej opcji, żeby mnie nie przyjęli do tej szkoły. To był żart. Też jak widać, nie jesteś zbyt zabawna. Słaby ten twój żart. No tak, jeżeli w ten sposób do tego podchodzisz... Masz te papiery, ty... Ja tracę te punkty akcji. Nudzisz mnie, zwiewa. A spadaj! Co tu mam zrobić? A więc odnosi twoje teczki, uzupełniasz dokumenty. Nie miałem jeszcze czasu sprawdzić, czy twój formularz gdzieś tu jest. W razie czego zajrzyj później, okej. Daj mi chwilę spokoju z tymi papierami, z tymi dokumentami. Cały czas łazimy po tej szkole i tracimy tylko te punkty akcji. Mówię to dla ciebie i nie przychodź się później skarżyć. Może jak pełnię szklana, to ci to pomoże. A to niby miało być zabawne, to miało być wredne. Mam nadzieję, że takie było. Spadaj, Gracjan. Spadaj, dziwaku. Spadaj, Gracjan. Co mam zrobić? Spadaj, ludzie. Przecież mamy zdjęcia, mamy kasę. W sumie nie powiedziałeś mi, czy znalazłeś moją teczkę, czy nie. Od czego to w ogóle zależy, czy spotkamy jakiegoś z tych gości w tym liceum, czy nie spotkamy, tylko tracę te punkty akcji, już mam 94 i to jest tak mało. W sumie to nieźle się zawieruszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem ją na bok, trzymaj. Dobra, spadaj. O, panienku, doleci się dokończyć wszystkie formalności? Tak, oto moja teczka. Zobaczmy, nie przejmuję takich latających kartek. Znajdź przynajmniej jakiś spinacz, zepnij dokumenty i wróć do mnie. Ty flądro stara, sama byś... znalazła, tu jest ten szpinacz, zabierz. I znowu jej nie ma, jak powinna być. Tylko tracę te punkty akcji. To twoja uzupełniona teczka, zobaczmy, proszę, podaj mi ją. Tym razem wszystko się zgadza. Od teraz wcale nie jesteś uczennicą liceum Słodkie Morys. Lekcje już się skończyły. Możesz iść do domu. Do widzenia. Do widzenia, spadaj. Hej ma, jeszcze tu jesteś, chodź, pokażę ci fajne miejsce. Czy nasz wampirek chce z nim iść? Gdzie nas sprowadzisz? Jeszcze każesz nam kupić jakieś ubranie. Dobra. Kasi pokaże ci różne piętra. Powiedział, że miejsce, do którego idziemy, nie jest dostępne dla uczniów. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to ukradł klucze do pokoju nauczycielskiego. Jesteśmy przed małymi drzwiami, które właśnie się otwierają. Końcowa ilustracja. Dlaczego ona nie ma nosa? Gdzie ona ma nos? Czy to jest ten nos? Tutaj nie powinno być kreski. Wygląda jak Voldemort. Łaj, jestem na dachu liceum. To prawda, że Iderson jest niesamowity, no, tylko nadzieję, że nie będziemy mieć kłopotów. Zakończ odcinek! Następny odcinek, odkryj idealne kluby. Dąż do jednego ze szkolnych klubów. Natalia i Kasia mają jakiś spór do zażegnania. Dobra, zobaczmy. Jeszcze mamy kilka tych punktów akcji. Hej, patrzcie, kto idzie. Znowu flądry. Zobacz, co znalazłyśmy w naszych szafkach. Pokazuje mi kartkę. To ksero zdjęcia. Ktoś na bar zgrał na nim wąsy i nie wiadomo co jeszcze. Ale to ja! To musi być zdjęcie, które zrobiłam do moich dokumentów. A to świnie. Można powiedzieć, że nie jesteś fotogeniczna. Chcesz jeszcze jedno? Częstuj się, mamy ich wiele. Rzucaj mi setkę kartek, które wylatują. Walają się teraz po podłodze. To wy? A tak w ogóle, jeżeli już załatwiłaś sprawę z zapisami, to nie kręć się więcej koło Nataniela. Nie mamy zamiaru. Rzuca mi krzywe spojrzenie i idzie dalej, chichocząc ze swoimi koleżankami. Ale co ja im zrobiłam? Jestem pewna, że to one za tym wszystkim stoją. Jaki ona ma problem z Natanielem? Cóż, dowiemy się tego. Cześć, co słychać? Wszystko okej? Popakujmy. Coś nie tak? Chcesz chusteczkę? Spójrz tylko na to zdjęcie. Wszędzie je powiesiły. Co za wstyd. Słuchaj, przykro mi. Nie wiem, jak ktoś mógł je mieć dostęp do twojego zdjęcia. Jako główny gospodarz naprawdę do niczego się nie nadajesz. Nie możesz coś zrobić? Niech odpowiedzą za to, co zrobiły. Nie mam prawa karać uczniów, to należy do obowiązku nauczycieli.
Nic nie mogę zrobić osobom, które są za to odpowiedzialne, ale rozumiem, że w pewnym sensie to może być także moja wina. Podejmuję dla ciebie te zdjęcia, zgoda? Podejmuję. Okej. Dzięki. Jestem pewna, że to te trzy żmije to zrobiły. Jakie żmije? O tych trzech dziewczynach, szczególnie o tej Amber, prawdziwa z niej. Wiesz co? Wiesz, że mówisz o mojej siostrze, uważaj bardziej na swoje słowa. A poza tym powinnaś wiedzieć, że nie można nikogo oceniać po pozorach. My możemy. Nasz wampirek może. A ty się cicho. Tak, dalej będę... O, cześć CGD122. Ken, widziałeś te trzy dziewczyny, które ciągle trzymają się razem? Tak, przed chwilą zabrały mi pieniądze. Jak to zabrały ci pieniądze? Co za ciapa. Tak, przewróciłem je na podłogę i zabrały mi pieniądze. Powiedziały, że dzisiaj wolą jeść w restauracji, a nie w stołówce. Zostały ci jakieś pieniądze dla mnie? Czekajcie, no. Nie, przykro mi. Nic już nie mam. Tobie też coś zrobiły? Dały ci ksero? Ksero? Nie, dlaczego? Nie ma sensu ci o tym mówić. Nawet sobie nie Nawet siebie nie umiesz obronić. To nic, uważaj na siebie. Tak też. Okej, spadaj. Spadaj, Gracjan. Nie chcę cię widzieć. Co nam teraz zrobi? Ej, CG122. Fajne masz zdjęcie. Też je widziałeś? Pewnie. Tak jak i połowa szkoły. To nie śmieszne. To nie twoja twarz była pomazana i rozwieszczona po całej szkole. Śmieszy cię to? A może po coś tu jesteś? A? Nic. Tu po mnie, dziewczynko. Poza tym... ta runda należy do cieniasów. Skoro jesteś taki twardy, to mnie obroń. Niby dlaczego? Poza tym nawet nie wiem, kto to zrobił. Te trzy głupie dziewczyny. Dużo tutaj głupich dziewczyn w okolicy. Wiesz co? One zawsze trzymają się razem. Brunetka, Azjatka i blondynka Amber. Tak sądzę. Dopiero tutaj przyjechałam, a one już mnie prowokują. Mówisz o siostrze Nataniela i jej koleżankach? To prawda, że w kategorii na najbardziej nadęte panienki mogłyby dostać złotą palmę. Pewnego dnia znajdę sposób, żeby się zemścić. Chętnie to zobaczę. Okej. No nareszcie jesteś, ty Pokemonie! Ty, Flondro stara. CG122, poczekaj. Chciałabym, żebyś uczestniczyła chociaż trochę w działalności szkoły. W związku z tym chciałabym, żebyś dołączyła do któregoś z licealnych klubów. Obecnie klub koszyków i klub ogrodników. Oba potrzebują nowych członków. Zostawiam ci wolny wybór. Sama zdecyduj, do którego klubu wolisz dołączyć. Ponieważ moja siostra wybrała sobie klub koszykówki, to ja wybiorę klub ogrodników. Świetnie, w takim razie idź tam i zapytaj, czy możesz pomóc. A nie wiem, gdzie to jest. Zapytaj kolegów, jestem pewna, że ktoś pokaże ci, jak tam dojść. Ty Flondro, nikt tutaj się nie przydaje na nic. Ken, ty też będziesz pomagał w szkolnym klubie? Tak, dyrektorka mnie o to poprosiła. Jestem pewien, że też wybrałaś klub ogrodników, prawda? Tak, ty też lubisz rośliny? Wygląda na to, że tak. Nie cieszysz się? Przecież będziemy mogli razem pracować w ogródku. To wspaniałe! Tak, zapowiada, że będziemy się dobrze bawić. W sumie to chyba zapytam dyrektora, czy mogę zmienić klub. Ale ja nie chcę razem z tobą tutaj pracować. Na kasę możemy lecieć. Bo on kasę ma. Bądźmy trochę mili. Super, ja mogę się doczekać. Te oczy. Ale w sumie to wiesz, co będziemy robić w klubie ogrodników? Gdzie to jest? Nie mam pojęcia, pójdę się zapytać, okej. Kontynuujesz rozmowę z Kenem, albo odchodzisz. Kontynuujmy może. Znasz przynajmniej kogoś z klubu ogrodników? A tak ciebie też znam, skoro tu jesteś, okej. Nie sprawdź, znajesz, gdzie to jest. Kasia, muszę pójść do klubu ogrodników, wiesz gdzie to jest? Klub ogrodników? Niby czemu miałbym wiedzieć? To zajęcie dla dziewczyn. Nie żartuj sobie ze mnie, przecież nie jesteś od dwóch dni w tym liceum. Musisz dobrze wiedzieć, co gdzie się znajduję.
Nic, ale i tak Nic, ale i tak przecież możesz to zrobić. Nie mów tak, jakbyś mnie znała. A roślinki to naprawdę nie moja bajka. Radź sobie sama. Nalegajmy. No dobra, skoro mi pokażesz, gdzie to jest, to może chociaż znasz kogoś, kto należy do tego klubu. Wydaje mi się, że Iris pomaga tam od czasu do czasu, ale nie jestem pewien, czy należy do klubu. Cool, widzisz, jak chcesz, to możesz. Klepiesz go po przyjacielsku w ramię. Hej, zrobisz mi krzywdę, lekko mi oddaję. W każdym razie nie widziałem Iris w okolicy. Gdybyś chciała, o to zapytać. Dobra, może ona będzie w klasie. Sage 122? Nathaniel? Potrzebujesz czegoś? Dyrektorka powiedziała, że ktoś musi pójść pomóc w klubie ogrodników. Możesz tam kogoś wysłać? Znasz kogoś w klubie ogrodników? Możesz mi pokazać klub ogrodników? Przykro mi, ale jestem teraz zajęty. Jezu, po co proponujesz nam pomoc? Nalegajmy. Jesteś pewien, że nikogo nie znasz? Naprawdę nikogo nie znam. Trzymam się z dala od klubu ogrodników, nawet od samego dziedzińca. Jestem uczulony na tyłki. Dobrze, wykorzystałem to kiedyś przeciwko tobie. Wiem już, gdzie jest klub ogrodników. Chodź, pokażę ci. Tu na pewno za dziedzińcem. Idziesz za Kenem. Zaraz, na prawo, za dziedzińcem. Wiesz, co mamy tutaj robić? Nie każdy z nas sam sobie radzi. Myślę, że musisz iść Myślę, że musisz iść szukać roślin w lesie. Przejdźmy się, ok? Może coś się znajdzie. Okej, mam pomysł. Idę poszukać kogoś, kto mógłby nam udzielić jakichś informacji. Też odchodzisz. Ken sobie poszedł. Też miałam to zrobić, gdy zauważyłam dwa kwiatki z przyczepioną do nich karteczką. Proszę zanieść kwiaty do sali lekcyjnej i do pokoju gospodarzy. Dziękuję. Była to mimoza i fikus. Doniczce. No dobrze. Chyba wiem, co mam teraz zrobić. Zdobyłeś bukiet mimozy i fikusa w doniczce. Okej, odchodzisz. Musimy te kwiaty gdzieś rozstawić, widzę. Połóż mimozę tutaj, fikusa. Dajmy tutaj mimozę. Wygląda ładnie. Co robisz? Pograził się? Muszę położyć kwiaty tutaj w sali lekcyjnej. To w klubu ogrodników. Co ty tutaj przyniosłaś? Bukiet mimozy. Wydaje mi się, że tutaj pasuje. Jakiś problem? Raczej tak, jestem amsik. Tak, jestem kompletnie uczulony na pyłki. Mi przestaje kichać. Nie szkodzi, zostaw to tak i wyjdź stąd. Wezmę swoje zeszyty i pójdę stąd. Przepraszam, nie przepraszajmy. Jeszcze jeden kwiatek do zaniesienia. Okej, ostatni kwiatek. Fikus tutaj. Myślimy, że dobrze pasuje. Co robisz? Muszę zostawić kwiaty tutaj i w pokoju gospodarzy. Och, jak słodko. Ja podlałem kwiaty na dziedzińcu. Okej, jeszcze nie skończyłem z padem. A więc idę sprawdzić, czego nie zapomniałem. Dobra. Oba kwiatki są na swoim miejscu. Skończyłam. Dobra. Kwiatek tam poddała. Zostało nam 12 punktów akcji, takich 6 w sumie. Razem możemy przejść. Przesuń się. Widzisz, że idziemy? Możesz się uważać za księżniczkę, ale ja się nie przesunął. Postawmy się. Chyba śnię. Za kogo ty się uważasz? Wracaj usługiwać w klubach. Popchnęła mnie tak mocno, że upadłem na ziemię. Jakaś dziura. Oddaj jej. Kiedyś jej pokażę, gdzie jej miejsca. Okej. Och, jak dobrze, że cię spotkałem. Możesz mi oddać przysługę? Nie sądzę. Ja też już ci oddałem przysługę, jak tu przyjechałaś, co nie? Muszę zdobyć podpis z Castiela na usprawiedliwieniu i szczerze, im rzadziej go widzę, tym lepiej. Jesteś pewna, że nie mogłabyś go poprosić o ten podpis i przynieść mi go potem? Serio? Już praktycznie nie jest to twój obowiązek? No dobra, skoro mam służyć głównemu gospodarzowi. Dzięki, liczę na ciebie. Poczekaj, dlaczego to on ma podpisać to usprawiedliwienie, a nie jego rodzice? Zazwyczaj robią to rodzice, ale Castiel jest w tej kwestii niezależny. Jego rodzice bardzo dużo podróżują z powodu pracy, dlatego na co dzień sam musi sobie radzić, nawet w kwestiach szkolnych. Nie wiedziałam. Okej. Okay. Castiel, proszę, podpisz to. Znowu zjeść z lekcji, mam dla ciebie usprawiedliwienie do podpisania. Dla ciebie usprawiedliwienie do podpisania, to od Nataniela. Może B? Ech, nie wypowiem się w tej kwestii. Możesz to zanieść do Nataniela. Ja tego nie podpiszę. Okej, coś czuję, że to nie będzie takie proste.
Hamsko. Co to za kolor? On ma ślane włosy. Tak myślałam, że kogoś widziałam. Okej. Poraz sobie. Ken, robisz coś w tej chwili? Niekoniecznie, potrzebujesz pomocy. Tak, możesz mi oddać przysługę? Oczywiście, dla ciebie wszystko. Te oczy. Muszę zdobyć podpis Castiela na tym usprawiedliwieniu. Wiesz, ten, co się często włóczy po korytarzu. Możesz to załatwić? Pewnie, że mogę to zrobić. Dzięki, Ken, jest super. Dajesz usprawiedliwienie Kenowi. Od razu się tym zajmę. Poczekaj tutaj na mnie. Zgoda. Czekam na Kena już od kilku minut. Przykro mi, ale nie chciał tu pisać i porwał usprawiedliwienie. Chciałem ci oddać przysługę. Mam nadzieję, że się nie gniewasz. Ups! Ech, nieważne. Powinnam sama się tym zająć. W końcu to mnie poproszono o zdobycie tego podpisu. Co mnie pokusiło, żeby poprosić o to Kena? Hej, ty! Następnym razem, jeżeli chcesz mnie o coś zapytać, to zrób to sama, a nie wysyłasz tego chłopaczka. Jasne? Okej. Wkurwiony. Wygląda na wściekłego. Natanie, świetnie. Następnym razem, gdy ktoś cię poprosi o przysługę i się zgodzisz, postaraj się sama wszystko załatwić, a nie prosisz pierwszego lepszego durnia. Ken jest durniem? Nieźle. Żeby zrobił to za ciebie. Przynajmniej dostałem lekcję. Teraz wiem, że jest jeszcze za wcześnie, żeby cię o cokolwiek prosić. Przykro mi. I Natalii też udało mi się rozłościć. Okej, w końcu będę mogła wrócić do domu. Sage122, wracamy razem. Mam ciasteczka na podwieczorek, jeśli chcesz. Od dawna dawałeś nam te ciastka, więc dobra. Mam nadzieję, że nie są zatrute. Jak chcesz. Okej, ale nie mamy hajsu, żeby kupić to ubranie. Brakuje nam 10 dolców. Serio? I w ogóle punkty akcji też się chyba skończyły. Co się stanie? No, nie. Aha, musiałem się oznaczyć. Tak, muszę poczekać do jutra. Ale okej, kochani, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Piszcie, co sądzicie. Jeśli macie również jakieś gierki, które chcielibyście, aby pojawiły się w luźnym odcinku u mnie na kanale, to piszcie w komentarzach propozycje i dawajcie linki do nich. Ja je przejrzę i zobaczę, czy są one takie warte uwagi. A teraz... dziękuję wam jeszcze raz bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się, kochani.